Witam. Dzisiaj z nami główny boss, prezes PKOL-u. Jest taka odrobina ekscytacji, jakaś stres, trema, jak to nazwać? Myślę, że wszystko po trochu i trema, stres, ekscytacja, radość ogromna, bo to jest pierwszy raz w historii, kiedy ja osobiście wręczam tę nominację naszej reprezentacji olimpijskiej i to jest ogromna radość, to jest coś niesamowitego. Cieszę się bardzo, że to mogę ja wręczać, tym bardziej, że 100 lat od pierwszego startu, 1924 rok, pierwsze medale zdobywane. Mamy 298 medali w letnich Igrzyskach Olimpijskich. Brakuje nam 200 do 300 medalu. Mam nadzieję, że w Paryżu przebijemy 315 medali w letnich Igrzyskach Olimpijskich. To optymistycznie znaczyłoby, że pan prezes liczy na co najmniej 17 krążków, tak? No i ja wierzę bardzo mocno w naszych sportowców, bardzo mocno im kibicuję, wspieram. Musimy przelewać tą wiarę naszym sportowcom, mówić, że są najlepsi na świecie, wlewać tą wiarę, bo oni są w stanie wygrywać z każdym i to wielokrotnie te moje słowa, chociażby w koszykówce, sprawdziły się i myślę, że tutaj będzie dokładnie tak samo, że nasi sportowcy jadą zdobywać medale. Na początku wszyscy walczyli o to, by zakwalifikować się na Igrzyska Olimpijskie. 213 kwalifikacji, 113 kobiet, 100 mężczyzn. Pierwszy raz w historii więcej kobiet niż mężczyzn jedzie reprezentować barwy biało-czerwone. Więc liczę na to, że tych medali po prostu będzie bardzo dużo. Jeżeli rozmawiamy, niech to będzie po 8 dla mężczyzn i dla kobiet. Parytet, rozumiem. Choć nie jestem za tym, by sztucznie robić parytety. Rozumiem. Jest kilka oczywistych nazwisk, takich jak Iga Świątek, nasi siatkarze, czy Natalia Kaczmarek, a pan prezes tak po cichu, gdyby mógł nam zdradzić swoją taką nieoczywistą kandydaturę do podium. Dla mnie wszyscy są oczywiści. To jest 213 zdeterminowanych osób, które chciało się zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie, które chcą walczyć o medale i każdy jedzie z jedną myślą, żeby zdobyć medal Igrzysk Olimpijskich, bo to jest najważniejszy cel każdego sportowca, który jedzie na Igrzyska Olimpijskie. Ale tych szans takich medalowych, jak Anita Wodarczyk, Wojtek Nowicki, Natalia Kaczmarek, o której pan powiedział, Paweł Fajdek, jest bardzo wiele. W kajakach Karolina Naja chociażby ma szansę na zdobycie swojego 5. i 6. tego medalu, będzie tylko ustępowała wtedy Irenie Szewińskiej w zdobyczy medalowej, jakby jej się to udało, bo Irena przecież ma 7 zdobytych krążków, 3 złote, 2 srebrne, 2 brązowe, więc liczymy na wiele medali. Jest wspinaczka, jest koszykówka 3x3, siatkówka, naprawdę tych dyscyplin i możliwości zdobywania przez naszych sportowców medali jest bardzo wiele. Szkoda tylko tej koszykówki 5x5, pana ukochanej. Ja słyszałem, że pan był na 99%, że my w tej Hiszpanii wywalczymy tą kwalifikację. Nie ukrywam, tak samo jak i w Hongkongu dziewczyny w 3x3, też zabrakło nam jednego punktu do tego, by się cieszyć z awansu na Igrzyska Olimpijskie. To boli, takie porażki bolą. Koszykarze 3x3 po raz drugi w historii biorą udział w Igrzyskach Olimpijskich, a później te eliminacje, kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w 5x5. No cóż, ogromny żal. Ja zawsze wierzę w swoich zawodników, zawodniczki. Przekazuję im tą pozytywną energię. Coś nie poszło, coś się nie udało, ale myślę, że w kolejnych Igrzyskach Olimpijskich, ja mam gorącą nadzieję, nasi koszykarze 5x5 zakwalifikują się. Co było najtrudniejszym momentem podczas budowania tego Team Poland? Z czym był największy kłopot? Budowanie Team PL, w ogóle Polski Komitet Olimpijski się zmienił bardzo mocno, bo oprócz tego, że chociażby w samym budynku mamy swoją restaurację olimpijską, do której każdego zapraszam, bo jest co posmakować, jest co spróbować. Zmieniliśmy się, myślę, że nie do poznania. Mamy ogród rzeźb, jesteśmy bardzo mocno powiązani ze sztuką, kulturą. Robimy wiele różnych inicjatyw, chociażby sztuczną inteligencję wykorzystujemy do tego, by trafić do najmłodszych,
Warner Brosem podpisaliśmy umowę, gdzie z Królikiem Baxem i Steam.pl są koszulki do kupienia w sklepach rezerw dla najmłodszych. Chcemy trafić do każdej grupy wiekowej, bo tych grup docelowych dla nas to w Polsce to są wszyscy odbiorcy, wszyscy ludzie, którzy utożsamiają się z flagą biało-czerwoną i chcemy, żeby każdy poczuł się wyjątkowo, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Oczywiście tych problemów przy organizacji Igrzysk Olimpijskich jak zawsze jest bardzo dużo. Warte podkreślenia jest to i do zapamiętania, że Polski Komitet Olimpijski nie ma żadnego finansowania z budżetu państwa, bo myślę, że mało kto z odbiorców wie, że Polski Komitet Olimpijski nie jest beneficjentem z budżetu państwa. Oddajcie kasę. Nie, my żyjemy ze sponsorów, za co im bardzo mocno dziękujemy. Ten budżet budowaliśmy po to, by pomagać związkom sportowym i te środki faktycznie są przekazywane do związków sportowych. Pierwszy raz w historii zorganizowaliśmy Dom Polski, w którym będzie można chociażby posmakować regionalnych smaków lubuskiego i tutaj jest ogromne podziękowania dla pana marszałka Marcina Jabłońskiego, który podpisał z nami tą umowę i faktycznie będzie promował się z 38 przedsiębiorcami w Paryżu, w Domu Polskim, więc to takie rzeczy robimy, my staramy się szukać nowych rozwiązań i to widać, myślę, że dzisiaj, że jesteśmy zupełnie innym Polskim Komitetem Olimpijskim niż ten, który pamiętamy jeszcze z dawnych czasów, a Dom Polski jest takim naszym domem pokazowym, promocją Polski poza granicami kraju. I tam liczę na to, że sportowcy nasi będą czuli się wspaniale, bo wiele głosów zawsze było takich, że inne komitety olimpijskie to organizują, my tego nie mamy, jesteśmy takim bogim krewnym innych reprezentacji. My to zrobiliśmy, więc liczę na to, że oprócz sportowców, ich rodzin, kibiców, cała mikzona będzie dedykowana dla naszych dziennikarzy, którzy będą chcieli przeprowadzić wywiady z naszymi sportowcami. Panie prezesie, to na koniec. Wielka prośba. 26. Otwarcie Domu Polskiego w Paryżu. Ja jestem z Lubuskiego. Widzimy się na tym otwarciu? Oczywiście, że tak. Ja jestem. 25 lecę rano i 26 jest otwarcie. Tak jest. Ja codziennie będę w Domu Polskim i zapraszam wszystkich kibiców, wszystkie osoby, które będą w Paryżu, które chcą zobaczyć polskość, które chcą posmakować dziczyznę, które chcą spróbować napitku z Lubuskiego. To jest coś niesamowitego. Będę i naprawdę. Nie będę mógł. Ale to będzie wiele też innych takich regionalnych rzeczy do spróbowania. Wiem, bo rozmawiałem wielokrotnie i z przedsiębiorcami, i z panem marszałkiem, więc naprawdę mamy się czym chwalić. My mamy niesamowite smaki ziemi, które chcemy pokazać i zademonstrować i zarazić tymi smakami Francuzów i osoby, które będą odwiedzały Dom Polski, a to nie są tylko Polacy, bo to jest bardzo ważne, że tam będzie ponad 500 osób dziennie z całego świata wchodziło do Domu Polskiego, próbowało i mam nadzieję, że będziemy wyjątkowym domem, który będzie zapamiętany, bo to jest pierwszy historyczny Dom Polski w Paryżu. Piękne słowa. Bardzo dziękuję, życzę powodzenia i tak jak mówię, widzimy się 29 w Paryżu w Domu Polskim. I myślę, że nie tylko 26, ale i 7, 8 do 12 sierpnia. Mi tylko praca. Nie wyobrażam sobie, żeby to jest też państwa strefa, to jest strefa dedykowana dla wszystkich dziennikarzy, którzy mają mieć przyjemność z pracy. Po raz pierwszy nie będziecie ganiali za sportowcami po parkach, pod drzewami, bo nie wszyscy mają akredytację i nie mogą wejść do tych mix-zone dedykowanych tylko dla tych dziennikarzy akredytowanych. To jest wasze miejsce i wasz dom. Macie się z nim utożsamiać, macie tam pracować, macie czerpać radość z tego, że wreszcie Polska stawia na sportowców, na dziennikarzy, daje wam możliwość wszystkiego, co najlepsze.